Dzień dobry. Wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Jesteśmy myślnikiem, a to jest Kocie łóżko. Osiemdziesiąty myślnik. Nie wiem, czy w dobrą stronę jest. W sensie, czy najpierw nie jest dużo, dużo. Dużo, dużo. Dużo. Jakby powiedziała, jakby stwierdziła moja córka jeden i dużo. No zostało mi liczyć do jednego. Z ile to jest jeden To więcej niż zero. To więcej niż zero. Więcej niż tak jeden polityk. A, tak. No, no, każdy z internetów. No. Nie, pomyślałem o tym, któremu zawsze brakowało procenta, żeby się dostać. A jak już teraz się jego partia dostaje, tego wykopali Aha. prawie. A, tego Ale by ona zamiesili. Nadal Nadal twierdzi, że gdyby pozwolili mu więcej mówić, to by zyskali. Moim zdaniem zdecydowanie. Wśród Moim ich grup, zdaniem. wśród ich targetów, zdecydowanie tak. Szkoda, że on nie może głosować. Nie może? No, trzynastolatkowie nie za bardzo mogą. No, nie ma. tak, ich elektorat jeszcze nie ma prawa głosu. A jak już będzie miał, to zapomni, żeby by chciał na nich. No. Albo zmieni no, zdanie. Albo, albo zmieni zdanie, bo będzie trochę starsze. No. Jest taka sprawa Ale mnie nie o polityce. Mimo nie. że już minął tydzień, o dwa od wyborów. Tak. Mam nadzieję, że byliście. Nieważne, na kogo głosowaliście. Na wybory trzeba chodzić. Ważne, żeby być ee, i żeby Głosować. zagłosować. Nieważne na kogo. Yy, znaczy trochę i... ważne, ale, ale tak, żeby być zgodnym ze sobą, przynajmniej. Tak. Chodzi, znaczy chodzi mi o to, że nie będziemy tu agitować za żadną opcją, tylko za to, żeby chodzić i głosować. Bo to jest nasz, nasze prawo, obowiązek i przywilej. Ładnie powiedziane. No, myślałam na tym. Na Wosie byś do plusa. plusa. No, Pisałam maturę z wosu. Nie wspominam tego. Czemu? Ja ogólnie matury nie wspominam dobrze. A, no to może dlatego. Bo poszła mi bardzo poszła mi średnio, niestety. Ja na maturze z niemieckiego przyznałem. Ja chyba na maturze z angielskiego przysnałam albo na polskim, nie pamiętam. Ja na rozszerzonym niemieckim przysnąłem, bo sala była od strony zachodniej. No. Pisaliśmy to w tych godzinach popołudniowych, bo to był zaawansowany. A, no. Ja miałem takie. Bo ty byłeś już tym nieszczęsnym rocznikiem, który pisał. Yy... Rano podstawę, a po południu rozszerzenie? Tak. O... Ale ja nie pisałem podstawy z niemieckiego. Dlaczego? Pisałem podstawę z angielskiego. W inny dzień. Ciężar. No, jako Wciąż. jeden z nielicznych tak zrobiłem, bo jak miałem rozszerzony niemiecki o tam dodatkowe 6 godzin mhm. oprócz tego, ile było, to sobie wiem. Mhm. bez sensu, żebym pisał. Rozszerzony niemiecki, podstawowy niemiecki, przygotowywał się w ogóle do podstawowego niemieckiego, który bym znał pewnie kiepsko. No ja tak, ja, by, ja bym tak miała z podstawowym polskim, jakbym go zdawała. Więc zdawałem pod, y, podstawowy angielski, do którego się przygotowywałem i tak. No. Więc miała no. takie bez sensu. Frytne. Y, to przypomniało mi, jak ja. No, nie ten mikrofon. Mikrofon, teraz będzie lepiej mnie słuchać O! Teraz jest dużo lepiej. Prawda? Jak działa ten, a nie ten. Tak. Ale nieważne. A ja co myślałem, mm. że to od choroby mi już zatkało. Nie, to ja po prostu swój mikrofon ustawię. W ogóle jestem zachwycona, jak co to nie jest ostrość na mikrofon, a nie na mnie. Ale nieważne. Ty przypomniał mi, jak ja zdawałam pisemny angielski rozszerzony, a ustny zdawałam podstawowy. Bo na ustnym jakby. Ustnego wyniku nikt nie bierze pod uwagę przy studiach, przy przeliczaniu punktów, więc było na zasadzie, po co, jakby po co mam się męczyć na rozszerzonym. A to prawda. Mogę, mogę sobie zdać podstawę na 96%, nie? To prawda. Ja, ja zdawałem. Tak, podobnie w sumie, ale inaczej. No. Podobnie, ale inaczej. Tak? Ale, ale... Jest z niemieckiego miałem 100% z tego uh -huh. zaawansowanego. Uh -huh. I pani od Oddebiec jeden ziomek. Mam. Ale pani no Odzabieckiego było głupio. Bo ona nie wierzyła, że mi tak dobrze pójdzie. A pani Odzabieckiego też było głupio, bo mi dała cztery na koniec trzeciej klasy. Bo powiedziała, tak że jakbym nie zdawał tej podstawowej matury, to by mi dała 5. Ale tak to ona nie wie, czy ja dobrze znam tę maturę. I zdałem na 96%. I później przyszedłem e, z wynikami do niej. Po raz kolejny pokazuje mi po prostu tak system maturalny w naszym kraju jest nienormalny. Najlepsze jest to, że gdyby ona mi dała piątkę, tak powinienem mm -hmm. mieć z ocen. Miałem mm -hmm. czwórki piątki, ale w głównie mm -hmm. piątki. Gdyby mm -hmm. mi dała piątkę, to mi brakowało jednego oceny wyżej do czerwonego pasku. A w tym każdy nauczyciel miał taki, nie no, jak jedna ocena, to to da. Ja tak biegałam w klasie maturalnej za poprawieniem ocen, włącznie z tym, że poprawiłam y, matmę na czwórkę z trójki. Y, to był rok, w którym religia się liczyła do średniej więc. więc A u mnie też się liczyło. Więc udało mi się namówić katedrkę, żeby mi postawiała szóstkę, bo zaczęłam... No bo ja byłam w scholi kościelnej, bo ja jestem w y, katedrycznym stowarzyszeniu młodzieży. Coś tam, coś tam. u mnie się liczyło. I dzięki temu skończyłam liceum z paskiem. Y, ja bym skończył... Nie? gdy mi na tym zależało, ale w liceum doszedłem do wniosku. Na czerwony pasek są tylko barne książki. E, ja nie pamiętam, co ja dostałam. A, wiem, pamiętam. Herbasz Polski. Stoi. Nie wiem, czy nawet go przejrzałam kiedykolwiek. A ta książka już ma 15 lat prawie. No. W przyszłym roku będzie 15 lat, jak miałam maturę. E, ale, tak. 15 lat, jak miałam maturę i... Y ale chciałam mieć pasek, bo chciałam mieć pasek. Znaczy, ja po prostu chciałam mieć... Ja miałem w gimnazjum pracy. w podstawówce. Ja miałam w gimnazjum, w podstawówce nie pamiętam, chyba, chyba, chyba w piątej i w szóstej klasie miałam. Ja miałem w czwartej, piątej, szóstej i, i później przez całe gimnazjum, a w liceum stwierdziłem, to nie jest warte zachodu, żeby się prosić nauczycieli, niech spieprzają. Ja w liceum, nie pamiętam, czy miałam w liceum. Na pewno miałam tej klasie maturalnej. To jest teraz tato, weź mi sprawdź moje świadectwa, co? No, wszystkie moje świadectwa są moich rodziców. U mnie w liceum brakowało mi zawsze jednej, dwóch ocen i zawsze wychowawca miał takie Nadry, no, no może iść tam. No, no może ci tam podniosą. Ja no, mówiłem, ty... nie no, panie Tomku, bez sensu. Nie? nie będę się chodził, prosił, jak nie wiadomo kto. Tymczasem kolega no, ale... obok, który chodził i się prosił. No ale... No. no to zawsze było, zawsze było, że albo jakby chłopcu chodził no wiesz, jeszcze się jej szansę, żeby poprawiała tą ocenę, wiesz, pasek będzie miał, będzie lepiej. No. Ja miałem, yy, jakby, do im brakowało jednej oceny, to bym dostał szóstkę z WF-u trzeciej liceum. Yy, za... futbol? Nie, nie grałem jeszcze w futbol. W zacząłem po baturze grać dopiero. Aha, okej. Okay. Ale z drugiej strony chodziłem na SKS w piłkę nożną, a... które sam wywalczyłem o to, żeby w ogóle istniał. I mieliśmy o siódmej rano, na przykład w czwartki. Super. Fajnie jest się tak spocić, a potem siedzieć cały dzień. No, ale później mieliśmy jeszcze dwie godziny do u więc... już no w ogóle. No. Hmm. Ale, ale na szczęście... Chłopcy w okresie dorastania. Hmm, znaczy nas była szansa, żeby dostać kluczyk do pomieszczenia, gdzie był prysznic, więc... Że to u mnie w liceum nie było pryszniców. U mnie był jeden. Ale dodatkowo Fajnie. obok była umywalka, więc dwie osoby mogły się myć naraz. A... Jestem ciekawa, jak teraz jest w szkołach. Trochę lepiej, trochę inaczej. Trochę Tam ci gorzej. znać za parę lat, jak moja młoda pójdzie do szkoły. Ale no, za chyba, to. Że ktoś z, chyba, że ktoś z naszych znajomych Arpykowców ma dziecko w wieku szkolnym i może się z nami na podzielić. Tak, no ale wracamy. możemy zapytać Spominek. na przykład e, też, jak ocenia rozwój placówek edukacyjnych e, na przykład Jankoś z Toporów. Właśnie, Jankoś. Weź nam ten. Daj tam znać. Jestem bardzo ciekawa. Jako pedagog. To znaczy, jako na przykład człowiek, który był w Rawie w dwa lata z rzędu, zobaczyłem, że zdecydowanie zmieniło się na plus pod względem wyposażenia sal. O Jezu, te sale są niesamowite. I powiem ci, że teraz dach jest tak mhm. zarąbisty w tym najwyższym piętrze już. Znaczy, na drugim? Tak, tak, ale to opowiem jak będziemy rozmawiać o Rawskim okay. weekendzie. dobra no to yy, za, mam nim no, znalazłem e, jest promocja halloweenowa od Alice Games do 31 czyli macie półtorej dnia na to. Pół tak, półtorej dnia no. e, są straszne promocje od Alice Games na drive-thru oraz e, u nich w sklepie e, na przykład ekran mistrza gry do kultu jest o taniej Tarot jest od taniej. Kult jest yy, retailowy, outletowy. Taniej o połowę ceny, prawie. No on jest tam jakoś uszkodzony pewnie, nie? Ale to tak czy siak. W ogóle to. Jest, to... No, ja się słucham. Vampir, yy, podręcznik główny jest taniej o 7 dych. Z 249 na 179. To jest bardzo dobra cena. Never going home z 99 na 69. <noise> e, Sabat 6 dych taniej, Druga Inkwizycja 6 dych taniej. E, Never Going Home 3 dychy taniej. Każdy podręcznik praktycznie. E, mm -hmm. Oficjalne kości do 5 edycji Vampira. 3 dychy taniej na 69 zł. Ale one są I... ładniejsze niż te, które ja mam. Są mniej czytelne moim zdaniem, bo są czarno czerwone Ale są przez to ładniejsze. Kult Nieuszkodzony, uszkodzony, cztery dychy taniej, na Tropiektulu siedem dych taniej. Kurza, taką cenę to się aż zastanawiam nad tym na Tropiektulu. E, mam. Nie czytałam jeszcze. Ja nie mam. Ja stwierdziłem, e... że pod względem zawodu Tulu wystarczy mi jedna linia wydawnicza od innego wydawnictwa. Jedyna słuszna linia wydawnicza. Nie, no nie mówię, nie, nie, nie. Gdzie jest bezimienna groza? Tak, wow. jeszcze z folii. Wow. Ale tył. O, jest kurde. tak kurwa, creepy. Jest piękne. No to ja już wiem, o co poproszę Mikołaja w tym roku. O. Coriolis. O. o. Który jest dodatkowo Shiny holo. Nice. Nie jest tak piękne. jak karty od Pokémonów, jednak. Hmm. Eee. Oglądaliśmy wcześniej karty pokémonów, Znaczy ja oglądałam, że mi pokazywał swoje Ja też oglądałem. Tak. Warto je czasami tak. pooglądać. Tak, są ładne. I PDF-owe tak. też rzeczy są taniej po prostu. Eee, Jeśli od ktoś od lubi PDF-y, a rozumiem, że ktoś może lubić, bo jednak y, noszenie takich cegłowatych podręczników na przykład Armandy. Tak, z reguły PDF-y są taniej, no? To jest bardzo dobra opcja dla ludzi, którzy chcą grać w RPG, a nie mają ograniczonych, nieograniczonych pieniędzy. Tak, na przykład są na studiach, albo mają kredyty, albo po prostu. Albo po, po prostu. prostu są oszczędni. Tak. I lubią oprócz RPGów, na mają na inne przykład inne hobby. Tak. tak. Ja mam tak. Ja też. Moje hobby poza RPG-owe jest Moje nie. Ale przynajmniej tak ostatnio stwierdziłem, doszedłem do wniosku, mm -hmm. że mm -hmm. nie jest tak niebezpieczne jak moje wcześniejsze hobby, które było drogie i było niebezpieczne. A I, tak. I teraz, jak przestałem być zawodnikiem w futbolu amerykańskim, tylko jestem trenerem, to znaczy wszystko zależy od tego. Jeszcze muszę pogadać, yy, czy będę też w przyszłym roku. Mm -hmm. Mam nadzieję, że tak no to no, mniej mi się może stać krzywdy. To prawda. Co mi przypomniało, jak odnawiałam polisa na ubezpieczenie na życie, bo mam taką dodatkową, jakby własną. I babcia się pytała, czy uprawiam jakieś sporty ekstremalne, czy tam hobby, coś ten coś, naseń powiedział. I powiedziałam, że jedyne ekstremalne rzeczy w moim życiu to jest Próba robienia yy, robótki szydełkowej z pamięci, a nie ze wzoru. Obliżyli ci składki? Nie. Ja bym obniżył. Nie, niestety nie. A, i jeszcze drugi nies jest. Tak, ufundowały się dwory końca świata. Dziedzictwo Magii, dodatek. Gratulacje. I gratulacje. <laughs> I I do jeden dla Kuby. Do jedenastego możecie jeszcze kupić sobie. E, powoli kolejne progi będą e, odkrywane, kupowane. E, ja bardzo polecam, e, gdyż e, zbiórka jest prosta, wiadomo tak. o co w niej chodzi. Tak. I same dwory końca świata są bardzo fajnym systemem. Oczywiście nie nadaje się dla każdego. Jeżeli szukacie jakiś rozrób, jakiś walk, jakiś nie wiadomo, czego, no, to nie za bardzo tam znajdziecie. Ale jak szukacie tak. intryg dworskich jakichś negocjacji, jakichś y, romansów y, no to, to zdecydowanie jest to dla was. Powiedziałbym, że dwory końca świata nie są dla każdego. Y, tylko są raczej dla tych, którzy coś tam już y, w RPG-ach poznali, zaznali. Z drugiej mhm. jednak strony można by powiedzieć, że dla tych, którzy po prostu nie chcą się napieprzać po prostu, Więc może powiedzieć, że są dla każdego, oprócz któremu pasuje temat. Tak, to prawda. To się zgodzę. To jest troszkę bardziej, wydaje mi się, wymagający erpek, ale jest jak najbardziej ciekawy i warty sprawdzenia. Jeśli nie. kogoś, jeśli kogoś to interesuje, interesują takie tematy właśnie, żeby wiecie, intrygi. Ja polecam z całego serca. A autor jest bardzo przyjemnym człowiekiem. Potwierdzam. To nie powinno wpływać na moją opinię RPG-u, ale tak wpływa. Ale tak wpływa. Ej, no zawsze fajniej i sympatyczniej poleca się i gra się w coś, jak wiesz, że twórca jest spoko człowiekiem. A nie na przykład jest drugim Lovecraftem. No. No to tak. Jakby, jakby Lovecraft żył i wydawał swoje książki, to bym ich nie kupiła. Jakby Lovecraft żył i wydał swoje książki, też bym mnie nie kupił, bo są marnie napisane. Mają dobre tłumaczenie. Naprawdę tłumaczenie... do tłumacze. polskie tak tłumaczenie. Polskie tłumaczenie nie wydaje mi się... Że... Wydaje mi się, że polskie tłumaczenie ratuje na tyle yy, prozę Lovecrafta, jak polskie tłumaczenie Pottera ratuje, ratuje prozę pani Rowling. Hmm, Próbowałam... Polskie tłumaczenie jest bardzo dobre. Tak, to, że... znaczy... Czytałam Pottera po angielsku ja sobie zdaję sprawę, że to jest książka dla dzieci, więc ten język jest dosyć prosty, ale dla porównania czytam obecnie sporo fanfików y, potterowych, takich, że tak powiem, bardzo polecanych w internecie, czyli, czyli takich, wiesz, y, które mają duże, dużo jakby informacji zwrotnych jest, że są dobre i tak dalej, nie wiem, polecane przez jakiś tam, nie wiem, książkary czy tam bookstagramerki, które czasem śledzę. I muszę przyznać, że to są bardzo porządne kawałki literatury i uważam, że są lepiej napisane niż, 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 oryginał. Ja ostatnio, w ostatnim tygodniu, czy tygodniu w sumie mogę powiedzieć, tak, no to nie czytałem nic, bo jak widziałem literki, to mi się oczy męczyły i głowa i wszystko, ale to przez to, że jestem chory. Prawda. Znaczy, możliwe, że jak już to oglądacie, to może już nie jestem tak bardzo chory jak teraz. Trzymajmy znaczy, e... kciuki, żeby tak było. Bo w sumie każdego dnia czuję się coraz lepiej, ale e... maks, co czytałem, to były te wyskakujące okienka w Pokémonach i informacje. Okej. Okay. Spoko. Jakby rozumiem. I wpisy w Pokédexie. Ej, to zawsze coś jakby. No. Ja, ciągle, ja ciągle twierdzę, że nie chodzi o to, co się czyta do końca, a żeby czytać. A tam jest wszystko po angielsku. O to już w ogóle, panie dobry, szkolisz język sportowski. No. Ale. Czy ale. nie mamy ze sobą? Wydaje mi się, że tak. Jakby jedyne, co mi do głowy przychodzi, to to, że mister jest sprzedaży, ale to już mówiliśmy. Tak. A mówiliśmy, po prostu teraz ja mówiłam... jest dużo aktualizacji od hangala. Tak. Tak, no to mystery jest w sprzedaży. Idźcie, kupcie. A jeśli zastanawiacie się o co kaman w mystery, to jest mystery Odrodzenie, które jest broszurką i jest fajne. I mówiłam o nim w myślniczku. Było mówione. Było mówione. I było grane. Było grane. Tak. I no, przekonałem e... przynajmniej jedną osobę przy stoliku, że warto zainteresować się całym mystery. Tak, było tak. Potwierdzam, było byłam tego świadkiem. zrzucaj, zrzucenie gadaj. Tak. Mychon, Myszon? Na mnie nie patrz. Ja mam pamięć do twarzy, nie do imion. Ja pamiętam, ale ja nie umiem tego odmienić. To jest za trudne. Mycha, zrzucaj, nie gadaj. Po prostu. Czyli poleciłeś Myszę? Nie. Myszonowi? Mycha. Ale to jest w mianowniku mycha w mianowniku. Komu, czemu? No właśnie, dlatego mówię, że tego się nie da odmienić. To nie da się już. Dlatego Pozdrawiam, ja się że bardzo... całej nie gadaj. Dlatego ja się bardzo cieszę, że mam taką ksowę, jaką mam i mojej ksy się nie odmienia. Moją się odmienia. Ludzie pytają jak. Ja mówię, jak chcecie. Ok. Czy jest z nami, yy, wiesz, bo to Żławiowi, Żławowi, jak, jak się mówi. Ja mówię, jak chcecie. Ostatnio doszedłem do wniosku, że w ogóle je, jak ludzie wiedzą, żeby powiedzieć o mnie, no to to jest najważniejsze. Um. Powoli wychodzę z założenia, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią. Ważne, żeby imienia nie przekręcali. Tak. Znaczy, Co... ja jestem dumnym z... Y, dumnym z siebie y, twórcą RPG-owym. Dobrze. Bardzo dobrze. Ale a propos przekręcania, przypo... <laughs> przypomniało mi to... Y, Wydaje mi się, że możemy powoli przejść do y, tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli Podsumowanie raskiego Weekendu RPG edycji czwartej. Dostałam kubek, więc się chwalę. Mam dzisiaj z niego kawusie. Ja mam przy sobie tylko taki. Też bardzo ładny. Z Imladrisu z zeszłego roku, ale z Rawskiego Weekendu RPG mam dwa kubki. Mm -hmm. Teraz się będzie frakcjało, że mam więcej kubków niż ja. Miałbym trzy. Ale jeden y, podarowałem w prezencie. I to nie mi? Nie. No. Dlatego, no. bo ciebie nie trzeba było zachęcać do y, Raskiego Weekendu, więc dałem komuś, kogo zachęciłem do poriady. Okej, okay. no dobra, dobra, fakt, fakt. Więc Ale piękny marketing. Tak, to dobry marketing, kuteczny. Ale a propos właśnie przekręcania i grunt, żeby wiedzieli, żeby imienia nie przekręcali. Pierwszy raz mi się zdarzyło, tak in person, że tak powiem, że opowiadałam o jakiejś mojej sesji w przygodzie i ktoś się zapytał, czy to. A, ajniak z, z imaginarium. I ja mówię, nie. Ja to prowadziłam. Tak? Tak, ajne nie ta sama osoba? Nie, zapewniam cię, mój drogi, że Ajne i Ajniak są dwie różne osoby. Nawet do siebie niepodobne. Dla przykładu, ja mam na przykład więcej włosów niż Ajniak. Ty masz włosy tutaj, on ma włosy tutaj. Właśnie, y ale zaraz z drugiej strony Ajniak ma większy zarost niż ja. Na przykład po tym można nas y rozróżnić. Ja też noszę okulary, on nie. Powinniście sobie zrobić zdjęcie wspólne bo właśnie, trzeba było zrobić na, na rawskim, ale to będzie jeszcze okazja. Totalnie poleci taki post u mnie, że. Czy, czy, po czym poznać Ajnę, a po czym poznać Ajniaka? Która teraz jest. Który w ogóle powiedział, powiedział mi, że zmienił, jakby zaczął się podpisać Ajniaczek, żeby ludzie przestali go ze mną byli, bo jak było podpisane ainiak to ludzie brali to A, że to Ajnę. Są bardzo podobne jednak, nie? Pierwsze trzy litery się zgadzają. Wow! Wow! Ale jak. To masz na imię Adrian i nikt cię z Adrianną nie myli. Nie, dlatego, że gdybym miał być dziewczynko, to bym był Anną. Piękne imię. Piękne. Tak. <laughs> tak, ale wracając tak. Rawski Weekend RPG. Mnie Było na fajnie. przykład z żurawem mylą. Tak, o, faktycznie, tak. My, mylą cię żurawiem z żurafem. Tak. Prawda? No, też byłam tego świadkiem. Ale A to jest zaskakujące, jakby w to sensie. Bardzo zaskakujące. To... Mamy całkowicie ci... różne loga i twarze, i tak, wszystko. Tak, tak. To prawda. Czy wiesz, u mnie też się płeć nie zgadza nawet, nie? No tak. Y, ale tak, faktycznie, mylą cię z Żurafiem i, y, ale jakby wy nawet inny content robicie, no, trochę. Trochę tak. W sensie to nadal to są sesje, ale inne i, i nie wiem, inne systemy prowadzicie. I w ogóle, i, i tu masz jeszcze Pokemony, żuraf ma, i ma inne rzeczy, więc jakby jedyne... Znaczy ja kus... też kiedyś robiłem gierki, on robi gierki, więc... Stary, ile osób robiło gierki? Dużo. Ja też streamowałam gry. A nas nie mylą. Może dlatego, że jesteśmy z dwóch końców alfabetu? Może. Może tak mm. być. Znaczy ja tak sobie sądzę, że. E, no naklejki mam. Mam piękne naklejki, rozdawałem. Piękne naklejki. Orawie mazowieckiej naklejki. Potwierdza nie zostały piękne. w tym roku. Będą na Imladris. Polecam tak. iść, bo są super. Moja córka uwielbia e, naklejki od Żuławia. Jarała się po prostu, aż tu ptała w miejscu, jak dostała naklejkę. Kosmic przyczółka nakleju. W łodzi, jak byliśmy na kapitularzu. Patrzę na Raskim, dalej naklejona. Miałem taki jezy jak miło. W ogóle bardzo... Się. To bym... Ja zrobię reklamę, za którą mi nikt nie płaci, ale polecam przyczółek miejsce dla graczy. Miesz, bo naprawdę, sobie zanim wleci ten odcinek, będzie u mnie podsumowanie na Instagramie ze zdjęciami pewnie. Z u mnie też będzie. i wszystkich rzeczy, tak. Jak takie ogólne? No, u mnie takie będzie. Nie wiem, czy zrobić dwa, czy. Nieważne, ale polecam człowiek miejsce dla graczy, bo naprawdę ja się poczułem bardzo zaopiekowany. Zobacząc, ile Pokemonsów przywieźli i powiedzieli, że to przywieźli tylko w sumie dla. bo wiedzieli, że ja jestem zainteresowany Janial. I... O, jak miło. Bardzo miło się. Ja bardzo lubię robić zakupy w pszczółku, bo to są ludzie, którzy znają się na rzeczy i jakby. jakby oni oni wiedzą, co sprzedają. I na konwentach I mają i... wielu sztuki. Ta, o, tak. Na kapitularzu wydałam bardzo dużo pieniążków u nich przez to. Ja nie powiem, że wydałem na Rawskim. Ja też nie. Ja na Rawskim tylko kostki sobie kupiłam na urodziny. Ale jakby oszczędziłam memu mężowi za gwostki, co mi kupić na urodziny, dzięki temu, że sobie kupiłam kostki. Gratulacje. Bardzo dobra robota. Dobra żona jestem. Ja Ale tak. Ja sobie nie wiem, na co kupiłem. E... Z okazji dnia nauczyciela. Tak. Tak. Ale, wracając, Przyczółek jest faktycznie jakby sklepem, gdzie ludzie wiedzą, co sprzedają, są w stanie polecić rzeczy. Ja na Kapitularzu kupiłam gry takie, że tak powiem, trochę imprezowe, w które mieliśmy grać z przyjaciółmi nad morzem. Nie zagraliśmy w żadną. Tak to jest. Ale, ale są i czekają, i wszystkie wyglądają cudownie. Ale, bo w sumie przejdźmy do tematu. Tematu głównego. E, którym jest to, że e, byliśmy narazki w weekendzie RPG. Byliśmy. I ja, a, ja poprosiłem Majnę, że żeby poczekała, żebyśmy go razem sobie podsumowali na tak. myśliku, tak. E, bo było super i jechaliśmy razem e, z Krakowa najpierw, a później e, zawiozłem Majnę do Łodzi i już jechałem tylko e, z młodymi toporami, które zaawansowały tak. Y... Trzonków na topory. Tak. Chociaż z prospektów. O. Prospektów, tak. tak. Chociaż uważam, że trzonki to też bardzo fajne. Też, też tak sądzę, ale jakoś tego nie, nie przyjął. Ale my możemy tak. Między sobą, w rodzinie. Yy, tak, jakby. A więc powstały młode maczetki. W... Tak, ponieważ to oddział krakowski. Tak. Yy, ale tak, jakby wyjazd na Rawę Mazowiecką do Rawy yy, dla mnie był bardzo oryginalny, ponieważ uznam, że po co jechać do Łodzi 3 godziny i z Łodzi godzinę do Rawy. Nie, nie, nie. A pojadę cztery godziny do Krakowa, ponieważ była godzina obsuwy, a potem pojedziemy razem z Żławiem do Rawy. I było super. Byliśmy w Radomiu na burgerkach, słuchajcie tak. burgerka ze skwerka. To jest po prostu taki dla mnie powiew powie w dzieciństwa 6.50 podwójny cheeseburger. O, Oby pyszne. Zrobiłam się kłodna, dzięki żław. Ja, ja też tak czuję odebruszę. takie uczucie dziwne w sobie, mm. takie nostalgia. To się nazywa nostalgia. To jest nostalgia, żław. I, I jak jestem zawsze tam w okolicy ostatnimi czasy już, jak jak mogę, to wstępuję do Radomia na burgerki. Pozdrawiam grosza serdecznie. Bo bez niego bym się tam zgubił. Dziękujemy Groszu za lizaki. Tak, dziękujemy bardzo. Ja, ja swojego jeszcze nie zjadłam, ale dziecko chciało mi ja zabrać. Wiedziałam, że nie, bo jest od, od wujka Grosza i on jest dla mnie. Ja zjadłem, jak mnie gardło bolało. Sensownie. I przestało. Bardzo, bardzo. Magia radomskich lizaków. Tak. Nie wiesz, że powiedziałam to na głos. Ale wracając... Jak już dojechaliśmy do tej Rawy po tym całym dniu podróży, przynajmniej całym dniu dla mnie, to przywitało nas to, że było już ciemno. <laughs> A poza tym przywitały nas topory, które były bardzo kochane i wszystkich nas wyściskali i w ogóle było bardzo miło. Było super. I tak. w tym roku było w ogóle całkowicie inaczej niż w zeszłym, jak byłem, bo w tym roku byli wystawcy. Tak. Był Gnomik Ramik, który bardzo polecam. Yy, dziewczyna, która go poradzi jest przed cudowną istotą i ma bardzo fajne rzeczy i ma fajne naklejki, które muszę wkleić w mój notesik. Polecam też wam. serdecznie. Yy, no i był przyczółek. Był przyczółek. Tak. W, przez całą A sobotę. Fajnie. Tak. Tak. mikramik był piątek i sobotę całą. Tak. Więc baransko. Yy, więc to było fajne. Bardzo, bardzo fajnie było, że... A było dużo osób przy przyczółku. Wiedziałam, że tam non stop... A i przy przyczółku można było chyba pomalować te... Figurki. Kruki. Tak. Tak tak, tak, tak. Widziałam, że ludzie malowali. W ogóle był, poza tym, że to był jakby weekend RPGowy, czyli były sesje, bo były trzy bloki sesji w piątek wieczorem, w sobotę do południa i w sobotę wieczorem. Więc jak ktoś miał fuksa, to mógł sobie zagrać trzy sesje. Ja miałam fuksa, zagrałam te dwie, więc też uważam, że całkiem spoko. To były na przykład prelekcje. Ja tam pojechałam z prelekcjami. Jak być ok, mistrzem gry i. RPG dla bystrzaków. RPG dla bystrzaków się nie odbyły, ponieważ nikt nie przyszedł, bo już ludzie się szykowali, żeby iść na sesję albo byli jeść. Albo byli na spoko. konkursie. Albo byli na konkursach. Bo wtedy e... były chyba też konkursy te improwizatorskie. Tak, tak i kurde żałuję, że, bo nie mogłam iść, bo miałam pralkę. Którą... Ale za to poszłam, jak się pralka nie odbyła, poszłam na prelekcję do ponurego Mortisa z RPG'owej Bestii i dostałam zajebiste zakładeczki i posłuchałam o przedrukach starych książek. I przywiozłam y, m, broszurkę y, z tego wydawnictwa i już widziałam, że Diodakowi na parę książek się y, zaświeciło oczka. Więc no. będą nowe książki w domu. Nie, w, z, zdecydowanie pod względem programowym jest dopakowanie po prostu, jest tak. mega dopakowanie. No i jeszcze były, y, był turniej Magica, był Magic tu. the Gathering i... Coś jeszcze był turniej, nie pamiętam w co. Dziecko mi zgubiło ten... Ja wszystkie. nie pamiętam. Dlatego, ja bo ja w większość czasu do e, to byłem mocno zajęty, bo ja prowadziłem sesję w piątek, prowadziłem sesję w sobotę rano, prowadziłem sesję w sobotę wieczorem, a o, pomiędzy sesjami porannymi w e, sobotę i wieczornymi prowadziłem konkurs Pokémon. Byłam na nim, był fajny. Był ciężki. Potwierdzam, potwierdzam, byłam tam i y, masy rzeczy nie wiedziałam, ale ja z drugiej strony też nie znam się jakoś bardzo na boksach, ale gratulacje dla Gohan, która wygrała, zajebiście <klucz> ci poszło. No, ja naprawdę <kluz> się bałem, czy ten konkurs nie będzie za ciężki, ale jak widziałem, jak później szło, szło uczestnikom, to stwierdziłem, nie, 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 jeżeli by się trafili jacyś tacy srodzy wyjadacze, to by nie by było Tak, to, tak. By, to by rozpykali. Jakby no. poziom był odpowiedni. E, fajny był konkurs. Ja się mega fajnie bawiłem przy nim e, i miałem mega radochę, jak później już e, nagrody dostawali. Nagrody najwie... też Najwięcej zabawy miałeś chyba z ogarnięciem. Zagre... Znaczy z... Brakuje mi słowa. Z okiełznaniem sprzętu, który bardzo nie tak, chciał współpracować. Tak, tak, tak. No, niestety y, widać, że jakieś tam wyższe wykształcenie już y, przeszkadza w ogarnięciu sprzętu pomiędzy laptopem i y, y, z tablicą y, multifunkcyjną. Chociaż to, że tam była ta tablica multifunkcyjna, naprawdę była zarąbista. Jak już człowiek sobie ogarnął, że musi ściągnąć aplikację i później już wszystko działało, to, to naprawdę było spoko. Chociaż nie wiedziałem, jak ustawić, żeby co 10 minut się nie wygaszała. E, fakt. I ja miałam bardzo dużą zagwozdkę, jak przyszłam na swoją prelekcję, ponieważ e, w trakcie po prostu nagranie popsułam sobie paskę do Mi Band. E, to e, przyszłam i miałam pre, prezentację w PDF-ie na... E, na czym? Ała! Na... E, pendrive. Pendrive, tak, dziękuję. Ponieważ uznałam, że to będzie jakby Czytnik PDF-ów ma każdy komputer, Adobe ma każdy komputer hmm. i będzie łatwiej. No i y, y, mam tę prezentację. Przychodzę, patrzę, rozglądam się, gdzie jest komputer. No widzę, że jest ekran. No to spoko, no to jest pewnie podpięty pod komputer. No tu jest coś, ale to nie jest komputer, to wygląda na głośnik. Ten telewizor ma wejście USB <laughs> i ma jest dotykowy i mogę. <laughs> No, było zajebiście. No, w, w, ja byłem w szoku naprawdę, że takie rzeczy no. są w szkołach. To jest bardzo yy, jest Znaczy bardzo ja pamiętam, różne. jak byłem w szoku, że takie rzeczy miałem na uczelni. Ja nie miałam takich rzeczy na uczelni. Ja, ja byłam niedofinansowany, ja chodziłam do, na niedofinansowany wydział. E, nasz był dofinansowany, e, plus dodatkowo jeszcze e, na przykład za 45 godzin zajęć no to mhm. jeszcze za mojego roczniku płaciło się na przykład około e, 1100 zł za powtórkę. Jeżeli się nie ogarnęło... A to no. nie była kwestia, że tam punkt ECTS ileś kosztuje? Nie, nie. nie. U nas a. godzina kosztowała 24 zł. A, to nie, to u mnie był... 200 zł, 300 za ECTS-a? Nie pamiętam już no. w tym momencie. No to u nas było, jakby za ECTS-a tyle było, to by wyszło nas, bo to był 6 ECTS-owy, mm -hmm. jakby były to 300 no to by wyszło 1800. Mm. No, ale by mieliśmy uczciwie. 24 zł za godzinę zajęć. No to wyszło, to wyszło taniej niż moja poprawka z przedmiotu, który też miał już właśnie 6 ECTS-ów. No. Miałam, miałam warunek, pamiętam. Tak, ale no, jakby jestem pod wrażeniem, że już konwenty w szkołach to już nie jest takie coś, że jest tablica tylko i w ogóle brud, smród i ubóstwo, tylko jest naprawdę... Na poziomie. No. To znaczy, też patrząc na to, że to jest czwarta edycja Raskiego Weekendu RPG, a wcześniej się to inaczej nazywało podobnież, ale przyjmijmy, że to jest mm -hmm. czwarta edycja Raskiego Weekendu RPG mm -hmm. i, i wi ja widzę na przykład po tym, jacy goście też przyjeżdżają że, że powiększa się paleta gości, powiększa się paleta osób, które prowadzi sesję. tych tak. sesji w zeszłym roku jak byłem było mniej na raz mhm. było chyba teraz na raz 6 dużo. sesji teraz chyba było 8-9 sesji na raz mhm. i jeszcze były tak, że były sesje organizowane że tak powiem trochę na chybcika, bo było więcej chętnych no. tak no na przykład e... ty mnie przygarnąłeś w sobotę wieczorem tak. bo na nic nie udało mi się zapisać E, tak. a wiedziałem, że w Bystery da radę poprowadzić nawet na 5-6 osób więc z mhm. więc, więc tego byłem pewny, na przykład na Zew Królu, dzień wcześniej wiedziałem, że maksimum to są cztery osoby, mhm. ze względu na to, że tam jest sporo rozmów, sporo NP-ów, i tak. jak się każdy rozdzieli, to tego czasu braknie mhm. na Fabułę Ultimę żałuję, bo niestety dwie osoby, które się zepsały online, no to nie dały znaku życia, e, ale były pierwszy raz zapisy online z drugiej strony też. A, te. No i dzięki temu, na przykład, mi się udało zagrać u Ukana, bo nie wiem, czy tak to bym się zdążyła zapisać, bo Wątpię. zapisałam się online. No. A fajnie się grało. Fajnie, cieszę się, że miałam okazję sprawdzić y, y, Achtungtulu, a jeszcze właśnie a propos y, podczas sesji było roznoszona kawa i herbata. I to było cudowne. Tak. To bo... jest standard taki u toporów. I ja bardzo to u, szanuję. Topory są najlepsze. Ale muszę przyznać, że na wieczór już jak było w szkole chłodno, to ta herbata ratowała życie mocno. A, A... rano kawa ratowała życie, jak siedzieliśmy do czwartej i gadaliśmy. Nie? No rano herbatka to też pomogła mi w, 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 w sobotę. No i kawka pomogła, bo... bo byłam tak turbo niewyspana. I wody dla prowadzących. E, tak, ale że... wody dla prowadzących jakby są w miarę standardem. No tak, ale... Ale nadal, nadal. Nie, po prostu mi się wody... przypomniała ciężka sobota rano i tak stwierdziłem, mhm. że do, warto to docenić, bo ja na przykład dostałem dwie herbatki, bo poprosiłem, mhm. czy mogę tą drugą od razu zgarnąć, żeby tak z pustą tacą nie chodzić, z jedną herbatką i gul czas e, Ja chyba, Ja chyba od gul zgarnąłam dwie herbatki na wieczór, jeśli dobrze pamiętam. Na mystery, tak. Na no mystery, no ale tak to bardzo rado. No i wiewka, która nam upiekła przepyszne ciasteczka. Nie jadłem ciasteczków. O, cudowne były. Ja A obiadek się... zjadłeś? Zjadłem. No. Właśnie, jest. to jest też cudowne w toporach, tak. że y, mieliśmy zapewniony obiadek w sobotę, żebyśmy nie chodzili kłodni. Tak, że to, to znaczy, to jest ze strony gości patrzone, to jest ponad to, co ma zwykły RPGowiec. Tak, to prawda. Ale jednak no, bo... to jest bardzo miłe i warto to docenić. Tak. Bo, yy, bo, bo to jest to miłe, jest, jest to no, bardzo jest to przyjemne. miłe. To jest, to jest bardzo fajne, że wiesz, przyszliśmy i był domowy obiadek fajny, yy, żeby zjeść. To ogóreczki były pyszne. Ja nie zjadłem już ogóreczka, bo przede no, bo mną przyszedł skała i zabrał ostatniego. Skała miał własny obiad, specjalny dla niego zrobiony. I jeszcze, i wyżarna. Panie Pawle! Ja nie jestem zła, ja jestem po prostu rozczarowana. Ja nie miałem z tym problemu w sumie żadnego. <noise> nie? Nie. Jakby ja nie jestem wielkim fanem e, ogóreczków e, do obiadu. Mm. Natomiast e, obiadek cały był super. Rewelacja. Tak. To prawda. Ja później to byłem prawda. tak zadowolony już z wszystkiego, że już mnie takie Ach, wyrąbane, idę do przyczółka wydać pieniądze. Znowu. Tak, znowu. Tak. tak. Nie, ogólnie naprawdę. Znaczy, podoba mi się w Rawskim to, że to jest mały konwent. I przez mały mam na myśli to, że ile, ile tam pisali? że 120, 100... 150, coś takiego. Tak, e, więc fajnie. Mały, przyjemny konwent. Z każdym udało uda się pogadać. E, z każdym udało się przywitać. Zagrać, zamienić parę słów. Potem nie wiem, na jak siedzieliśmy w hotelu na afterze, i czy tam na afterze, to już w ogóle wiesz, z każdym pizzerii. można było porozmawiać w pizzerii. Żałuję, że nie zamówiłam sobie pizzy. Miałam okazję zjeść gluten i tego nie zrobiłam. Czemu? Nie wiem, bo nie byłam głodna wtedy. No ja wiem, sama sobie jestem winna. Sama sobie no jesteś nic. okrętem żeglarzem i toporem. I co? I sama sobie wywaliłam dziurę w tym pokładzie, nie jedząc tej pizzy. Tak, tym zaborem. Ja zamówiłem na tak. przykład więcej niż mogłem zjeść, więc się podzieliłem z Gulczasem. Tak. Y, ale pizzy bardzo ładnie pachniały. No ale ogólnie bardzo się cieszę, że udało mi się pojechać, bo y, nie dość, że miałam się okazję zobaczyć z ludźmi. Między innymi właśnie z tobą w Żuławku, i jechać. no, no na przykład z Joszem się nie widziałam, z refurem. Próbowałam ostatnio kminić, ile to było i wydaje mi się, że to było tak, żeby to było twarzą w twarz. To od tak, od Festu. Tak. Tak, od Arkham Festu. Czyli no. 3,5 pół roku. No. Ja widziałem e, refura na to Toporiadzie, więc... No, no, mi się nie udało tak. pojechać na Toporiadę, nie? Więc, więc ale... o tyle szybciej, ale tak, i to też w ogóle, że są zaproszeni goście, e, czy to Skała z Lansów, czy Karczmarz, e, no. Coen, e, Brefur. Jest dużo gości, powiedzmy, że z takiej wysokiej erpegowej półki. Mm -hmm, to prawda. E, którzy są rozpoznawalni, którzy są jakoś znani, e, którzy w jakiś Taka sposób. A Karczmarzem przyjechali jego fani i chodzili w jego koszulkach. No tak. Nie, nie zdziwiłoby to. Nie, no nie też nie, ale chodzi mi to bardziej bardziej, na zasadzie, że to jest taki już poziom jakby, tak, wiesz, tak. rozpoznawalności w fandomie, nie? Eee, a przecież i byli bastardzi też, tak. bo tak. był Enter. E, tak. Byli lansi, bo przecież tak. był też Aranx, Tak. Który też jest lansem nowym. Tak, tak, tak. E, więc. Próbujesz. Porosu było. Z bardzo słodko. No, Mais z dodatku RPG zrzucaj nie gadaj. Tak. Ludzie Rzucaj, nie gadaj ogólnie właśnie. Ehm... Nurgling. Nurgling. Ehm, właśnie Mortis. z RPGowej bestii. Jakby. I było kogo oznaczać na Facebooku. Jacek z Mój Locha. Był Jacek. Faktycznie. Zapomniałam, że Jacek był, bo przyjechał w sobotę, bo no Tak go słuszko on nie przysypiał u śpílkę. No. Ej, ale siedzieliśmy po nocy w sobotę, ok? Jakby. No tak, tak było. Miał prawo śpiłkać. Jak wróciłem w niedzielę do domu, to byłem już tak zmęczony. Ja byłam I... tak zmęczona w niedzielę, że mi się spać nie chciało. Ja byłem tak zmęczony, że jak wróciłem do domku, to sobie drzemkę zrobiłem, godzinę prawy. Jak wróciłam do domu, to poszliśmy głosować. A potem pojechaliśmy sobie na obiad. To podobnie jak... Tak, a potem siedziałam i układałam puzzle na switchu z córką. Mam, mam takie turbo urocze zdjęcie, jak siedzi, Tak. My pojechaliśmy do Maka, A później pojechaliśmy głosować. A czy poszliśmy. Tak. Bardzo dobrze. Ja jeszcze kasztany pozbierałam trochę. W ogóle. żuław, żuła, żuła. Patrz. Patrz, ja miałam kasztanów ziomek. Ja mam. Nie skoordynowane, ale mam na przykład żołędzia w kapelusiku. O, nice. Ja, ja pozbierałam dla Zuzi kasztany. Ja nie wiem, co mam zrobić z kasztanami i żołędziami, bo mieliśmy fajny super plan, ale nie wyszedł, bo ale ja zapomniałem wyszedł. żołędzi kasztanów. O, A ja zapomniałam jest. wykałaczek. O, jaki kiot. Brak ja, ja, wykałaczek ja. Nie jest tak wielkim problemem, bo moglibyśmy kupić w Rawie Mazowieckiej. Tak. E, jedyny minus moim zdaniem Raskiego weekendu RPG jest to, jest że Rawa Mazowiecka jeszcze nie dorobiła się dojazdu kolejowego. Tak. Tak. Natomiast w tym roku została zorganizowana grupa e, rawskiego weekendu RPG, i ludzie mogą się tam dogadywać też, kto skąd jedzie, żeby kogoś tak. zabrać. Tak. I na przykład, jeśli ktoś nie jest zmotoryzowany tak jak ja, bo do tego potrzebuje swojego męża. Yy, znaczy nawet jakbym była zmotoryzowana, jakbym miała prawo ja nie zabrałbym dziadkowi na weekend auta w momencie, w którym on został z, w domu z dzieckiem. Bo jednak jemu bardziej byłoby przydatne niż mi. Yy, no to tak, no ja bym... Znaczy, początkowy plan był taki, że jadę do Łodzi i robię ładne oczy, kto mnie łaskawie zgarnie z Łodzi. I przywiezie. Albo żeby ktoś po drodze jechał, albo czy może ktoś z Rawy już by mnie nie zgarnął, na przykład z Toporów, nie? Więc trzeba się tak ugadywać, jeśli ktoś, ktoś właśnie nie ma auta i, i musi jechać tak jak ja, ale to faktycznie jest bardzo spoko rzecz, taki carpooling. Znaczy, to jest po pierwsze, jest po pierwsze bardzo eko, bo jedzie więcej osób jednym autem, a i tak takie samo spalanie praktycznie, prawie że. Po drugie... to. Różnica jest, jest niewielka tak naprawdę, tak, dlatego, bo tak. jak sobie prze, przeliczymy jakby całą wagę samochodu, plus minus dwie osoby, czyli załóżmy, że 140 kilo się uśredniając, mhm do skali całego samochodu to jest, jest to 10% z czego spalania daje to dużo. Kolega mi tłumaczył kiedyś. O, oh, okej. Okay. Myślałem, że. Jak sam ja bym powiedział, że nie, nie, kolega mi kiedyś tłumaczył, jak ja mu chciałem dać e, hajs za, za przewiezienie, a on powiedział, że zaczął mi wyliczać te rzeczy. I że ja tak naprawdę ileś tam minimalny procent robię z tego samochodu. Aha, okej, okay. Kumam. Ja Kurwa, dobra, matematyką mnie zarzucił. Ja... Fajnie z tą matą. Ale tak, w sensie, faktycznie jak się jedzie, to nie mówiąc o tym, że fajnie się jedzie z ludźmi, że tak powiem, z fandomu, bo można pogadać i wymienić się wrażeniami. I nie wiem, po prostu podyskutować o dupie maryni RPGowej. Zintegrować jakoś. Tak. Dokładnie. Ja dokładnie, na przykład tak. jestem... O, pozdrawiam Gaspra i Jasie. Super się z wami jechało. Jesteście super. Młode maczetki. Tak. Ale ja ich poznałem w zeszłym roku, nie wiedząc, że ich poznałem, bo to było bardzo przypadkowe, ale nie będę o tym opowiadał. Natomiast na arabskim weekendzie RPG, jak zapamiętałem, częściowo z twarzy i ostatnio ich spotkałem znowu w Krakowie, a teraz razem jechaliśmy i było super. I z tak. e, dzielnych prospektów awansowali na topory, dostali kamzy. Nie wiem, czy tak. w pełni już są toporami, czy nie, ale chyba tak. Nie wiem chyba... jak to działa. Ja też nie. Jankoś napiszesz nam, jak to działa, i naprawdę Razki Weekend RPG jest chyba moim ulubionym eventem epegowym. E w tym roku, na jakim byłem e i na jakim pewnie będę. Bo sądzę, że im będzie podobny jak w zeszłym roku, tylko trochę mniejszy, bo nie jest randza mm -hmm. Polkonu. Na kapitularzu było super, ale. To jest jednak mnóstwo ludzi. Tak. Ja mam wrażenie, ja chyba z kimś nawet na kapitolarzu nie udało mi się nawet przywitać, bo ja byłam tylko w sobotę, co prawda cały dzień, ale jakoś tak się mijałam z kimś, że chyba nawet z kimś nie udało mi się w sobotę przywitać. Ja nie Ty wiem. To nie mówię, żeby stanąć i gadać, ale przywitać tak po prostu na zasadzie cześć. Ja, ja chyba się przywitywałem z ludźmi, ale to nie wiem. No Ja z fileusem, na przykład tylko chwilę porozmawiałam. Ja miałem okazy dłużej i byłem u Phileusa też na prelekcji w niedzielę, więc no, o tyle. No I ja byłem z tak na przelekcji też yy, na gromfeście w Żorach, tydzień przed ranem. A, tak. Też się widzieliśmy. Tak. Yy, no, ale my mamy blisko do siebie w miarę. Tak. To prawda. Ja też nie mam do nich jakoś bardzo daleko. No, podobnie mamy. Tak. E, tak. Ale no, zdecydowanie ja bym polecił Rawski Weekend RPG, jeżeli ktoś rozważa, bo to jest impreza zarówno lokalna, bo widać, że przychodzą ludzie lokalni, którzy na przykład pochodzą z Rawy, którzy mieszkają w Rawie, którzy lubią grać w RPG albo dopiero je poznają. Tak. Eee, na przykład ja trafiłem także w sobotę wieczorem, grałem z tą samą ekipą, z którą grałem w sobotę wieczorem w zeszłym roku i było mi nadzwy nadzwyczajnie miło. Pozdrawiam Wojtka, Mateusza i zapewniłem trzeciego imienia. Ja nawet nie udaję, że pamiętam kogoś poza Wojtkiem, ponieważ Wojtek jechał z nami autem i więcej z nim rozmawiamy. I Wojtek nam pokazał starożytny kościółek z XIII wieku, drewniany. Starożytny kościółek z XIII wieku. Ale doprecyzowałem ze XIII wieku. Ja wiem, że to nie jest prawidłowe słowo, ale. Oddaję starości to kościółka drewnianego. W Boguszycach? Tak. No. Więc widzicie, tutaj jeszcze mózg pracuje. Niezbyt dobrze, ale pracuje. Wiesz kościele dzwoni, ale nie wiadomo, o Szymon. Był to Szymon. No. Więc, e, więc tak, zdecydowanie, ja bardzo serdecznie polecam każdemu e, Rawski Weekend RPG, bo jak dla mnie to jest rewelacyjna impreza, to jest nadzwyczajna impreza e, dlatego, bo jest e, bardzo cozy tak. jest taka przytulna tak. mocno bo nie oszukujmy się e, wiele imprez na wiele więcej ludzi jest, Może być przytłaczająca. Natomiast na Rawskim jest wiele ludzi, jak się wchodzi do tej szkoły na wejściu po prostu. Bo tam są mhm. zapisy. Y, I w ogóle są. Jest to bardzo dobrze zorganizowane. Że człowiek bez zapisów, bez pisania się na listę, bez akredytacji, nie pójdzie nigdzie dalej, nigdzie się nie zapisze, jest zwołany przez y, osoby, które ogarniają akredytację, y, nie, nie jest przymuszany do tego siłą. Tak. ale jednak jest tam dowoływany. I, tak. Za i, i to... przeproszeniem nie ma kręcących się randomów po szkole. I jest to jest darmowe. też sensowne. Tak, to jest darmowy konwent, więc no. Tak. To, jest, to jest bardzo duży plus, bo oprócz tak naprawdę dojazdu, ewentualnie noclegu, bo zależy jak ktoś przyjedzie, bo jeżeli komuś by się udało przyjechać w sobotę rano e... i wrócić. I wrócić. W po sesjach, bo no Na już przykład w Łodzi po... albo w Warszawie. Albo w Warszawie, to da no radę. Warszawa. Przecież ile tam mówili ludzie z Warszawy, że co, busem godzina? Z Wawy? Eee, no tak, oh, ale busem nie, nie przejedziesz już e, No, w no dobra, o 23:00. no tak. to prawda. Ale jeżeli ktoś jest samochodowany e, lub jedzie z kimś samochodowanym, a były tak. osoby, które wracały do Wawy e, w sobotę wieczorem, tak. e, to bez problemu Mm -hmm. e, możecie zagrać dwie dobre sesje, moim zdaniem. Tak. Znaczy, w sumie nie wiem, jakie są sesje na weekend weekendzie RPG, bo ja tylko prowadziłem, a więc mogę powiedzieć, że są bardzo dobre sesje. Ja patrząc po osobach, które prowadziły te sesje, też jestem w stanie powiedzieć, że to raczej są porządne sesje. Też mi się bo tak wydaje. Bo patrząc po mistrzach gry, to to są ludzie, którzy już prowadzą długo i jakby mają warsztat. No chyba nie powiesz, że że, nie, że no jakby no, przecież ty masz warsztat. Mam. No. Ale mój warsztat jest wyimaginowany. Nie stać mnie, żebym posiadać prawdziwy warsztat stolarski. Chciałbym bardzo mieć taki warsztat, w którym bym mógł rozwalać, rzeczy, yy, robić rzeczy. Mhm. Mhm. Znaczy ja czasami mam taką dużą potrzebę niszczenia. Nie, ja to rozumiem. Ale yy, na przykład z innej beczki mogę powiedzieć, że pieski mają też taką potrzebę niszczenia, i wtedy najlepiej im robić różne przeszkadzajki, jakieś pojemniczki, gdzie jest troszkę jakichś przysmaczków. One są na przykład z tektury, lub dobry patent jest z rolek papieru starych zrobić i one sobie to rozszarpują, zjadają smaczki. Potrzeba zniszczenia zaspokojona, potrzeba smaczków zaspokojona. I pies zadowolony. Tak. E... Coś jeszcze? Mamy? Chyba mam. No. E... Że też jakby zapisy online to jest taki duży krok w raskim weekendzie RPG i to, że pojawili się wystawcy. I moim zdaniem, raski weekend RPG będzie się coraz bardziej rozrasta, bo w tym roku było chyba więcej osób niż w zeszłym. I. Ja serdecznie polecam, żeby się zapoznać w przyszłym roku, póki nie będzie za późno i nie okaże się na przykład, że e, już nie będziecie w pierwszej setce czy 150 osób, tylko będziecie na przykład dwusetni i to już nie jest tak fajnie. Nie mówiąc o tym, że y, im szybciej, tym lepiej, bo zdążycie się zapisać na sesje, które się rozchodzą? Tak. No. Bo na przykład w te teraz były zapisy online i na cztery miejsca na sesję, tylko na dwie, dwie, dwa miejsca można się... No, na pięć chyba. lub sześć miejsc. Bo wiem, że chyba Kuba Zapała przyjmował nawet do sześciu osób. Ale chodzi mi to, że zapisy online chyba były tylko na... A, to tylko miejsc. na dwie. To tylko na tak. dwa miejsca. Tak, potwierdzam. Tak. E... Więc wie, wiecie, po tym jest ryzyk fizyk, czy wam się uda zapisać, czy nie. E... Pewnie się z tym zgodzę. I... No. Nie wiem, mi, mi się naprawdę <coughs> bardzo przyjemnie jeździ do Rawy Mazowieckiej, a odkąd y, w tym roku jeszcze mogłem y, sam sobie ogarnąć podróż tam i z powrotem, jeszcze zaproponować innym, tym było mi przyjemniej, y, więc polecam serdecznie Rawę tak. Mazowiecką. I też jest bardzo przyjemnym miejscem, jest bardzo ładnym miejscem, szczególnie jak my byliśmy, no to była taka piękna, złota polska jesień, gdzie było jeszcze trochę ciepło, trochę gdzieś tam popadało, trochę też był taki chłodzik, ale nie za chłodno. I jest piękny zalew. Albo jezioro. Tak. Ale jest, to prawda. I no, no Czuć taki feeling mało -miasteczkowy, Taki Dawid podsiadło feeling. Tak jest sympatycznie. Ogólnie tak, polecam, polecam z tego serca, żeby, żeby się zainteresować przyszłoroczną edycją. Ja to, jeszcze to, dodam. Topory to robią dobre imprezy. W sensie, to jest porządnie zorganizowane. To nie jest na chybcik i, i, i to są ludzie, którzy potrafią robić takie rzeczy, bo to nie jest już ich pierwsza, pierwsza rodeo, że tak powiem. I też wydaje mi się, że na takim konwencie jak Wasierawski. Eee, jest to super miejsce, że porozmawiać z kimś, kogo się zna na przykład z ekranu tak zwanego. Tak. Tak. Nie ma problemu, żeby na przykład podejść do karczmarza albo do skały i z nimi pogadać. I to nie mówimy jako goście, bo Tak. Eee... O, my się z tymi ludźmi znamy już. To znaczy też z nimi jest ciężej pogadać w takich miejscach, zazwyczaj, ze względu na to, że jest dużo ludzi, którzy chcą z nimi pogadać, więc ja na przykład wtedy tak. stwierdzam, no nie no, gdzie ja się będę tam pchał? Ja wtedy z reguły mówię cześć i idę dalej. Dredus arpegówka był. Tak! Właśnie, był Dredus arpegówka, to prawda. Tak. Też było, też było bardzo fajnie. Surprise z gość. Z bardzo surprise gość. Nie spodziewałam się, że zobaczyłem. Surprise, tym, surprise. Where is the Dreadu? Ah, tak. Tak, ale no, y, było fajnie. Polecamy. Naprawdę, z całego serca. Ja mogę jeszcze dodać. Na do, fajniejszych do, rzeczy. Dodać, no? że jeżeli to będzie się dalej tak rozwijać w, tym, w, tym, w ten sposób, mam porównanie mhm. między zeszłym rokiem i tym, to naprawdę jest to na duży plus. Bo na przykład w zeszłym roku nie było wystawców, nie było zapisów online. E... A zapis online też weszły po to, żeby ludzie, którzy są z daleka, mieli pewność, że przyjadą coś tak. zagrają sobie. Tak. To jest właśnie dlatego też wspominamy o tym, że jeśli naprawdę bierzecie to serio pod uwagę, to żeby korzystać z tych zapisów online, żeby nie było tak, że dobra, przyjadę, przyjadę i kończy się na tym, że przyjedziecie sobie do Rawie i będziecie siedzieć w tej szkole, bo trochę nie będzie co robić. No. Znaczy... Bo na przykład w trakcie, w trakcie sesji, w trakcie sesji nie ma innych punktów programu. Są plaszówki. No tak, no albo bitewniaczki. Albo bitewniaczki, malowanie figurek. Tak. Więc coś tam sobie znajdziecie, ale nie będą to sesje RPGowe. Tak, dokładnie. A jak, zależy na co człowiek się nastawia, tak naprawdę. Bo ja na przykład jadąc do Rawy, ja się nastawiłem tak, prowadzę trzy sesje, jedziemy z tym i konkurs Pokémon. Ja się nastawiam, że mam prelekcję, że zobaczę się z ludźmi. Już no. to jest faktycznie konwent, na który pojadę ja się z tymi ludźmi zobaczę. Nie na takiej zasadzie, że sobie pomachamy z drugiego końca korytarza, bo każdy gdzieś musi iść coś robić, albo chce gdzieś iść. Tylko będzie ten czas, żebyś przystanąć, przywitać się i zamienić pięć słów. Co tam, jak tam życie i w ogóle, i co słychać. Zdecydowanie był na to czas. I to Hochlik to... z Karniwal Team. Tak! Miałam okazję poznać Hochlik. Ja też. Z Team I to była bardzo przyjemna. E, ja będę grał u Hochlik ten. sesję. Uuu. Ze wktulu drwalem. Tak! Pamiętam. Nice. Zazdroszczę. Ja trochę chyba też, bo Zabię? po tworzeniu postaci jestem bardzo zadowolony, jak to wygląda, i serdecznie polecam sesję. Będą graną tam, bo nie tu Okej. Okay. A jeszcze musiał musiał, wypadałoby mi wspomnieć, że Przyczółek był też sponsorem nagród w konkursie Pokémonowym. Za co im serdecznie dziękuję, bo jest to zdecydowanie bardzo miłe i bardzo przyjemna rzecz. Że tak się nam udało sprawnie dogadać, i na przykład był do wygrania karendarz adwentowy z o, i t, i, Co tam było? w no, Są tam karcioszki, są tam żetony yy, i są rzeczy, które są unikalne tylko dla tych zestawów specjalnych. Adwentowych? Tak. Więc one, no, jest... nawet monetki z tych zestawów są więcej warte, yy, czasami, niż zwykłe karty. Dlatego, bo to jest tylko w takich eventowych. E, dlatego ja się pochwalę jeszcze po nagraniu, co sobie zamówiłem jeszcze teraz e, wczoraj. Aha. Ok. Nie mogę się oprzeć. I czekałem aż to o. będzie u przyczółka w sklepie. Bo stwierdziłem, hmm. że e, trzeba e, poczekać a nie kupować nigdzie indziej, tylko poczekać, aż będzie u przyczółka. Bardzo miłe. Ja jestem człowiekiem, który ma swoje jakieś takie przywiązanie. O. No, I t, 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 przyczółek bardzo miłe wrażenie robi. Polecam serdecznie. No to tak jak ja komiksy kupuję w Róbmy Dobrze. No. Jak mam dać komuś zarobić, to wolę dać zarobić Michałowi niż... Tak. Y, Chociaż na przykład plastyczki i koszulki takie inne rzeczy, no to sprowadzam y, zagranicy z Chincji jakiejś. Ali? Y, tebu. A, okej. Okay. Ja z temu jeszcze nie korzystałam, ale ostatnio wróciłam do Ali. Ja skorzystałem z temu, bo mi proponowali. I zamówiłem dał swoim graczom stolikowym. Kupiłam sobie. Y serwetkę. Nie, to jest do blokowania kwadratów. Na serwetki? Nie, to będzie torebka. Poszywam je i będzie torebka. A -a -a. Sprytnie. Mhm, to wiem, dziękuję. Ja się nie co Coś z... jeszcze mamy? Chyba nie wiem. Bo ja muszę Chyba iść obiad nic. gotować. No ja to ja. Nie, ja wczoraj gotowałem, to nie muszę dzisiaj. No właśnie dzisiaj muszę. No to nic, drodzy widzowie nasi. Cieszymy Dziękujemy. się, że byliście z nami w komplecie. Tak. W ten osiemdziesiąty wspaniały myślnik. Ostatni myślnik w tym miesiącu. Tak. Jutro Halloween. Uuu. A za to dzisiaj, Halo. jak to oglądacie, to my gramy na przykład sesję w Słowian, w dziady. Ja świętuję urodziny mojego męża. Chociaż yy, dynio święto to jest najpiękniejsza nazwa na Halloween. Dynio święto? Dzień dyni. Dyni. dzień dyni. Dzień dyni. Młoda ma w żłobku dzień dyni. Dzień dyni, to jest rewelacja. Jakiś. Z... Co ja ci mówiłam? Że to jest Bal baldyniowy? Baldyni? baldyniowy, tak. Baldyni. Baldyniowy. Tak. Ja no. za kamerą ci pokażę nawet, jaki mam strój. Uuu, dobrze. Bo ja w tym roku idę na Baldyniowy. To jest mój to jest mój strój na Baldyniowy. Na wieczór. Jesteś dressem. Tak. Będziesz wyłudzać haracz. Będę się kręcić po osiedlu i straszyć starsze panie. Ani te przeklęte gówniarze. Ale jako, że jak jestem bez makijażu, to mogę uchodzić za 15 No, stawienku. no to mówię. To nigdy mnie nie znajdą. Te przeklęte gówniarze. <laughs> ja nie mam córek przy sobie. No. To e, nic. Ale tak. Dziękujemy Wam serdecznie widzowie. Jak, jak będziecie zbierać słodycze, to pamiętajcie, żeby uważać na siebie. I w ogóle. Muszę kupić słodycze, jak będziecie. Dziękujemy toporom za zaproszenie. Tak, bardzo. Tak, tak Zapraszamy tak. się ponownie. Tak. Znaczy wpraszamy. To znaczy ja bez zaproszenia też przyjadę. Ja pewnie też. Wpraszam Tam. się. I teraz oczekuję kolejnych eventów. Coś tam, weekend RPG. Tak, to prawda. Nie wywieram żeby... presji, że musi być w Krakowie, ale. Ale jakieś takie miasto, gdzie mam dojazd pociągiem, byłoby super. Kraków, Albo polskim busem, chociażby. To Łódź, Warszawa, Poznań. No nie. Wrocław nie to sugeruję, to... bo ja musiałabym to pomóc organizować, ale nie mam czasu. Nie musiałabyś. Ale czułabym się zobowiązana. Ja do Wrocławia bym przyjechał, do Poznania już nie. Zapraszam. Ale nie ma oddziału we Wrocławiu już toporów. Nie. Nie ma. Widzicie topory? Musicie anektować Wrocław jeszcze i wcielić go tak. z powrotem do Rzeczypospolitej. Okej. Okay. Wiadomo, że Breslaw nie jest polskim miastem. Rzeczpospolita Arpegowa. Polska tak. Rzeczpospolita Arpegowa. W ogóle PR śmiesznie RPG. mnie teraz słońce oświetla. No, jakbym odsłoniła, to miałabym podobnie. I czuję się, jak postać z komiksu jakiegoś tak. Jak ym, upiór w operze, trochę. No to idealnie. Więc żegnamy się z wami po raz kolejny. I tym razem już na stałe. papa. Pa.